Siemano wszystkim. Wiecie, co jest najgorsze w pogodę? Mróz i wiatr. Minus 9. Dziś ma już się ocieplać. Idziemy zobaczyć do szklarni, jakie są temperatury. W tej będzie pewnie, strzelam, 2 stopnie. Jak jest wiatr, po prostu... Mówię wam, to jest tragedia. To jest najgorsze, co może być dla szklarni. Nie wiem, kurde. Różnych obiektów typu... Jak to się mówi? Czekajcie, wylezę. Oranżerii i tak dalej, nie? To jest po prostu katastrofa. Może nie duży jest ten wiatr, ale miskant się rusza. I to wystarczy, żeby robiło masakrę. Idziemy zobaczyć, tu mam ustawione detale cały czas 1450. Chyba, że niedawno zaczęło wiać, a nie. Ile mamy stopni? 0. Także jest spoko. Działa. Idziemy zobaczyć do tamtej. Strzelałem, że jest 2 stopnie, nie? Ciekawy, czy Arundo odbije. Jak nie zasypałem niczym. No ale minus ile tam? 10 mieliśmy, także nie było tragedii. Zobaczymy tutaj. Chyba trzeba będzie rozpalić zaraz w kotle. Uwaga. 2-3 stopnie. 3 stopnie. To jest pierwszy raz tak zimno w tym roku, prawie tej zimy, której jeszcze nie ma, nie? Ale to nie jest powód do paniki, ponieważ no nie wychodzi tu mróz, nie? Także zresztą dzisiaj słońce ma być, także będzie ciepło, ale zaraz i tak rozpalę. I tak to wygląda. Jeszcze zobaczymy sytuację u Gunnery. No tak jak ostatnio, żebyście wiedzieli na przyszłość, jak sobie okrywać. Tu jest Gunnera pod tym dachem, pod dużą kępą liści, plus jest folia, kamienie trzymają tą folię, kabel grzewczy tu podłączam, jak spada do zera. No i palma cały czas chodzi na 50 W w środku. Podłączony jest, znaczy się cały czas, nie? Teraz zobaczymy. No, nie zobaczymy w palmie, bo baterie wysiadły, ale dzisiaj będę ją odkręcał, ale zobaczymy w Gunnerze. Plus 1,8 stopnia. Widzi ta? Taka sytuacja. W palmie mi wysiadło, ale tam cały czas kręci, to myślę, że minus 2 może być, nie więcej, nie? Także na razie żegnamy się z mrozem. Na święta będzie ciepło. Z tego co wiem, ciepło. Chlapa, plus 5-7 stopni. Juka roztrata. Niedogrzewana cały czas jest tutaj. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, znikam. Trzymajcie się. Do następnego.